Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. To ja. Dzieci, pora na bajkę. Dokąd dzisiaj poszedł Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś w przedszkolu. Kajtuś w przedszkolu. To był pierwszy dzień i Kajtuś był trochę zdenerwowany. Nie chcę iść. Mamusiu, chcę zostać z tobą. Ja też, Kajtusiu, ale mama musi iść do pracy. Słyszysz? W przedszkolu jest wesoło. Naprawdę? Dzień dobry, nazywam się Ania Nowak. O, to chyba Kajtuś. Kajtuś się bał i wstydził się. Muszę już iść, kochanie. O, nie chcę, żebyś poszła, mamo. Wrócę, Kajtusiu. Nie smuć się. Mamie też było smutno, że Kajtuś został w przedszkolu. Kajtusiu, może napijesz się soczku? Chcesz, żebym przedstawiła cię innym dzieciom? Dobrze, może kiedy wypijesz soczek. Hej, to są moje klocki. Mamo! Nie ma jej tu. A ty? Ta, Kajtuś. Ta Leon. Nie lubi się dzielić. Chcesz się bawić? Robię wycinanki. To jest jabłko, a to banan, a to ciasteczko. Ale nie jedz ich. Są na niby. Lubisz przedszkole? Ej, ale ja wolę bawić się u babci. Idziesz tam, kiedy mama i tata pracują? Mhm, jest plastykiem. I mogę się bawić farbami, pędzlami, papierem, klejem i kolorowymi kredkami. Mamy tu takie rzeczy. Ojej! Namaluję słowika. Ja wytnę to, co jedzą słowiki. Robaki! Ładny słowik. Nauczysz mnie tak malować? Tak, jeżeli ty nauczysz nas, jak zbudować zamek. Zamek buduje się z klocków. Robaka wycina się z papieru. A słowika maluje się farbami. Popatrz, Leon, możesz z tego zrobić flagę do zamku. Kajtusiu! Ta wieża musi być bardzo wysoka. Kajtuś tak dobrze się bawił, że nie zauważył mamy i taty. Popatrzcie, buduję zamek. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. Dzieci, pora na bajkę. Kajtuś nie jest zadowolony. Ciekawe dlaczego.
Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś występuje w cyrku. Kajtuś występuje w cyrku. Och, Gilbercie, śnił mi się tygrys. Dzisiaj tatuś zabiera mnie do cyrku. Obiecam. Sam się ubiorę. Tatuś się ucieszy. Ups. Auć. O nie, zapomniałem umyć zęby. Zobacz, sam się ubrałem. A, widzę. Naprawdę się postarałeś, ale jest wcześnie. Nie chcę się spóźnić do cyrku. Do cyrku? Kajtusiu, to nie dzisiaj. Do cyrku idziemy jutro. Nie, nie, to dzisiaj. Ubrałem się. To dzisiaj. Chodź, Kajtusiu, pomożesz mi zrobić śniadanie. Nie, nie chcę. Głupi samochód. Głupi. Kajtuś był w bardzo złym humorze, bo nie szedł do cyrku. Kajtusiu, przestań hałasować. Obudziłeś Ruzię. Masz natychmiast iść na dół. Nawet tata Kajtusia zaczął się złościć. Dlaczego nie mogę iść do cyrku? Chcę iść do cyrku! Chcę iść do cyrku! Zróbmy tosty. Wytniemy z nich kaczuszki, tak jak babcia. Nie! Nie chcę kaczuszek! To dla dzidziusiów. A co powiesz na cyrkowe śniadanie? Z tostów wytniemy zwierzęta cyrkowe i zjemy je z gotowanymi jajkami. Ale chyba o czymś zapomnieliśmy. To coś jest przed zwierzętami. Co to takiego? Parada. Cyrkowa parada. Oczywiście, parada. Przyniosę jajka. O! Trzeba było powiedzieć, że chcesz jajecznicę. To nie moja wina. Wiem, Kajtusiu, to nie twoja wina. To był wypadek. Tatusiu, tosty! A, gorące, gorące! Ajajaj, ajajaj! A. Mógłbyś występować w cyrku, tato. Dobrze żonglujesz. A Ruzia będzie klaunem. Co tu się dzieje? Bawimy się w cyrk. Weźmiesz udział w paradzie, mamusiu? Haha, będziesz kobietą jadącą na koniu. Nie sądzę, kochanie. Będę kobietą maszerującą do łóżka. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi, Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. Dzieci, pora na bajkę. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś boi się ciemności. Kajtuś boi się ciemności. Dobranoc, Kajtusiu, słodkich snów. Dobranoc, karaluchy pod poduchy. Dobrze. Dobranoc, karaluchy pod poduchy. Karaluchy? Mamo! Co się stało? Karaluchy! Proszę, już nie ma. To były cienie. A co z drapiącym potworem?
Nie słyszę żadnego potwora. Tutaj jest na pewno drapiący potwór. Wydaje drapiące dźwięki. Wydawało ci się, że coś słyszałeś. A wiesz, dlaczego nie warto bać się potworów? Bo nie są prawdziwe. Są na niby. Dobranoc, synku. Nie boję się potworów, nie boję się potworów. Kajtusiu, to tylko twój pluszowy wąż. Tak, ale tam był latający potwór i drapiący potwór są tutaj. Wydawało ci się, że coś słyszałeś, Kajtusiu. Tu nic nie ma. Drapiący potwór robił tak ha, 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 ho. Posłuchaj pozytywki. Jej radosny dźwięk ukoi cię do snu. Dobranoc. Gałęzie drzewa ruszane wiatrem drapały w okno i to właśnie słyszałeś. Widzisz? Czasami zwykłe rzeczy wydają się straszne. Drapiącym potworem było drzewo? A! Drapiący potwór! O, to nie był potwór, to tylko Gilbert. Ten kot? Teraz na pewno już uśniesz. Z małą pomocą misia. Mam nadzieję, że już nie będzie strasznych dźwięków. Już miś dopilnuje, żeby nie było żadnych przerażających dźwięków. Dobranoc, Kajtusiu. Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Gawek. Wersja polska GMC Studio. Dzisiaj robił Kajtuś. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś jest sam. Kajtuś jest sam. Ma! Mamo! Mamo! Mogę dostać soku? Mamo, chodź! Chcesz się ze mną pobawić, mamo? Cii, Kajtusiu, liczę. 14, 15. Umiem liczyć. 1, 2, 3, 4. Kajtusiu, to bardzo trudne. Mogę ci pomóc, naprawdę. 15, 22. Och nie, zobacz co narobiłeś. Kajtusiu, teraz nie wolno mi przeszkadzać. Nie mam czasu na zabawę. Może tatuś się z tobą pobawi. Kajtuś chciał, żeby mama się z nim pobawiła. Ale może tata się z nim pobawi. Kajtuś nie wiedział, że tata też był zajęty. Tato, tato!
zepsute? Już nie. Właśnie naprawiłem. Wyglądasz jak bałwan, tato. Popatrz, ja też jestem bałwanem, tato. Kajtusiu, mam tu sporo sprzątania i muszę to zrobić sam. Może poszukasz babci? Kajtuś był pewien, że babcia będzie chciała posłuchać o kłopotach tatusia z pralką. Tak, dobrze, Ruziu, zamknij oczka. Myślałam, że nigdy nie uśnie. W końcu. Babciu, babciu, jestem bałwanem. Krzysz, Kajtusiu, krzysz, Ruzia śpi. Tata naprawił pralkę i nagle spadły na niego bąbelki. Wszędzie były bąbelki, babciu, wszędzie. Ssz, Kajtusiu, mów ciszej, obudzisz Ruzię. Kajtusiu, Ruzia i ja musimy zostać same. Pobaw się z Gilbertem. Gilbert, pobawisz się ze mną? Może mama skończyła liczyć. Przykro mi, Kajtusiu, ale mam jeszcze bardzo dużo pracy. A ty chcesz się ze mną pobawić? Tak! Kajtusiu, zejdź na dół. Pora na podwieczorek. Kajtuś tak dobrze się bawił, że nie usłyszał, jak mama go woła. Kajtusiu! Nic ci nie jest? Martwiliśmy się o ciebie, bo jesteś tu sam. Co robisz? Nic. Bawię się. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. To ja. Pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtusiu, gdzie jesteś? Dziwne, że nie ma Kajtusia, kiedy mam czekoladowy budyń. Tak jest. Kajtuś uwielbia czekoladowy budyń. Hej, poczekaj na mnie. Ale tu bałagan. Co ci mówiłam, Kajtusiu? Nie powinienem zostawiać zabawek na schodach. Kajtuś wiedział, że nie powinien zostawiać zabawek na schodach. Odnieś się do swojego pokoju. Czekoladowy budyń. Kajtusiu, chodź tu proszę. To chyba coś ważnego. Powinieneś sprawdzić, co chce tata. Kajtusiu, co ci mówiłem na temat zostawiania zabawek na podjeździe? Że tak nie wolno robić. Właśnie. Więc odłóż je na miejsce, proszę. A co z moim czekoladowym budyniem? Budyń może poczekać. Chodź, pomogę ci. I choć tata mu pomagał, Kajtuś nie był zadowolony. Kajtusiu, chcę z tobą porozmawiać. Kajtusiu, najpierw posprzątasz zabawki, a potem możesz zjeść czekoladowy budyń. Tak, tato. Thank you.
Zebraliśmy już wszystkie zabawki? Na pewno, spójrz. Więc pora na czekoladowy budyń. Hurra! Czekoladowy budyń! O, chyba powinieneś to zobaczyć. Kajtusiu, masz dużo zabawek i zajmują tyle miejsca. Wiem. A starymi zabawkami już się nie bawisz. Co z nimi zrobimy? Może kilka z nich oddasz Ruzi? Jedną mogę jej dać, ale potem dam jej więcej. Przydałoby ci się pudło do chowania zabawek. Pomożesz mi je zrobić? No tak. Jak tylko zjem czekoladowy budyń. No, skończyliśmy. Dzięki, tato. Sprawdźmy, czy pokrywa pasuje. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Dzieci, pora na bajkę. Dzieciaki, co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś uczy się jeździć. Kajtuś uczy się jeździć. Widziałaś gdzieś Kajtusia? Chciał mi pomóc przy samochodzie. Jeździ swoim autem po ogrodzie. Pip, pip. Kajtuś ma samochód. Jak wiecie, Kajtuś uwielbia samochody i autobusy i ciężarówki. A, tu jesteś. Tatuś! Zapomniałeś? Chciałeś mi pomóc umyć samochód. Tak! Kajtuś wyobrażał sobie, że prowadzi najfantastyczniejszy samochód na świecie. Witam, panie lwie! Zobacz, co przez ciebie zrobiłem. Pa? Tato, jesteś mokry. Co się stało? Kajtuś nie wiedział, że to przez niego tatuś oblał się wodą. No, to był wypadek. Głupio wyglądam? Tak. Nadal chcesz mi pomóc? Pewnie. Prowadziłem samochód, tato. Serio? Tak. Uwielbiam samochody. Wiem. Kiedy byłem mały, też je lubiłem. Nadal je lubisz. Popatrz, mamo. Jest 6 sieńki. No to na co czekamy? Jedźmy na piknik, na plażę. Witam, panie lwie! Kiedy będę
duży będę mógł prowadzić samochód, tato? Nauczysz mnie? Oczywiście, Kajtusiu, oczywiście. Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Galek. Wersja polska GMC Studio.